W środę obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w Nysie, na ulicy Krzywoustego, pracownicy spółki Ekom prowadzili zajęcia dla najmłodszych. W formie gier i zabaw dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli poznawały tajniki recyklingu i segregowania odpadów. W akcji prowadzonej w centrum miasta brało udział kilka nyskich podstawówek i przedszkoli. W sumie ponad 150 dzieci uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników spółki Ekom. Trzecie przez nas robione obsługa święta Dzień Ziemi. Jest to święto, które jest poświęcone edukacji, przypomnieniu, ale również nauczeniu małych dzieci, już takich nawet przedszkolnych, zachowań proekologicznych. Środowe zajęcia na świeżym powietrzu w szczególny sposób poświęcone były zielonej energii i gospodarce odpadami. Dzisiejsze święto jest poświęcone odnawialnym źródłom energii, czyli energii słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej, odnawialnym źródłom energii. Przypominamy dzieciakom przy okazji, jak segregować, jak sortować śmieci, tak żeby łatwiej nam już w Domaszkowicach było z tych odpadów z powrotem zawrócić je na produkty, wytworzyć gotowy wyrób. Nie były to jednak suche wykłady i lekcje ekologii. Zajęcia były połączone z grami i zabawami w sposób aktywny, angażujący dzieci, tak by nie nudziły najmłodszych. Uczniowie rozwiązywały test taki dotyczący źródeł odnawialnych, recyklingu. Następnie był taki pokaz przez panią dotyczący tego, gdzie, jak rzucać, jak segregować śmieci. No i pokazane zostały także granulki, które są uzyskane po przetworzeniu pesetów. No i oczywiście pani też wspomniała, co się wytwarza z tych granulek. Uczyliśmy się o odpadkach, gdzie je wyrzucać, o recyklingu, co to są elektrownie różne i energia geotermalna. No właśnie, tak? I też jakie są najlepsze oszczędne, na przykład jak na lodówkach reklamują to, jakie są najoszczędniejsze klasy i tak dalej, takie rzeczy były w ankiecie. I jakie są elektrownie różne, które są za darmo, do którego momentu są źródła ciepłe w ziemi. I jak widać, ta wiedza nie poszła w las, bo uczniowie ze szkoły podstawowej numer 5 jednym tchem potrafią powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby oszczędzać prąd i wodę. Jak ładujemy telefon, zaraz wyłączać, nie mieć cały czas włączonego na przykład laptopa do prądu, nie korzystać cały czas z telewizji, a wodę to, że na przykład jak się zmywa naczynia, żeby woda nie była cały czas bieżąca, tylko zgaszać dopiero jak się puka, to żeby ją włączać. Ważna jest ochrona środowiska? Tak. A dlaczego? Ponieważ przez to, że gdybyśmy nie ochraniali środowiska, nasza ziemia byłaby brudna, zanieczyszczona, byłyby różne pyły i gazy w powietrzu i nie byłoby świeżego tlenu. A jak wy się możecie przyczynić do tego, żeby to środowisko chronić? Segregować śmieci. Segregując odpady. Jak ta segregacja wygląda? Odpowiednie śmieci wrzucamy do odpowiedniego koloru pojemników. Robicie tak w domu? Tak. I nie boją się żadnego pytania związanego z segregacją, nawet takiego, na które odpowiedź niejednemu dorosłemu sprawiłaby nie lada kłopot. Nawet podchwytliwe pytania, gdzie wrzucić kartonik po mleku, odpowiedź pada do żółtego, do plastiku. Wiedzą dzieciaki, że to nie jest tylko kartonik, ale również folia i metal w środku, czyli jest to wielomateriałowy odpad. Zajęcia takie jak na deptaku na ulicy Krzywoustego odbywają się również w szkołach, które stawiają na promowanie proekologicznych postaw wśród najmłodszych. Podobnych zajęć nigdy za wiele, mówi Aleksandra Muniak-Niewiadomska, nauczyciel ze szkoły podstawowej numer 5. Takie zajęcia w zasadzie organizujemy także w szkołach, bo one bardziej trafiają do dzieci. Są taką namiastką praktycznego działania, więc na pewno wyjście jeszcze poza teren szkoły też jest dobrą formą. Dzień Ziemi na świecie jest świętem obchodzonym od 1970 roku. W Polsce od 1990. Jego celem jest przede wszystkim wpajanie świadomości wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.